Cześć, tu Maciek z PCWorld.pl. Dziś mamy dla Was recenzję gry Destroy All Humans 2 Reprobed, czyli nowej wersji klasyka sprzed 16 lat. Czy udaje się przewyższyć pierwowzór? Sprawdźmy. Jeżeli spodobał Wam się ten materiał, zostawcie proszę suba i łapkę w górę. Pomoże nam to tworzyć jeszcze więcej podobnych treści. Dzięki. Destroy All Humans 2 Reprobed to trzecioosobowa gra akcji, w której wcielamy się w Krypto, kosmitę, który do tej pory skutecznie podszywał się pod prezydenta USA, jednak w wyniku działań KGB został on zdemaskowany. Jakby tego było mało, agenci rosyjskiego wywiadu zniszczyli statek matkę, a tym samym całe techniczne zaplecze, z jakiego mógł korzystać Krypto. Nie można się zatem dziwić, że nasz niewielki wzrostem, ale wielki duchem kosmita postanowił wziąć odwet na KGB. Tak pokrótce zaczyna się historia opowiedziana w Destroy All Humans 2 Reprobed. Fanów oryginału z pewnością ucieszy fakt, że twórcy remake'u niezwykle wiernie odtworzyli główną kampanię. Nie zabraknie zatem niepoprawnych, często nawet obrazoburczych, a przy tym niezwykle celnych dialogów i komentarzy. Najbardziej zaskakujące jest to, że niektóre żarty z popkultury, sztuki czy współczesności, pomimo upływu lat, wciąż pozostały aktualne. Początkowo może się wydawać, że Krypto gardzi gatunkiem ludzkim i jedyne co go obchodzi to zabawa, piękne panie i serwowanie niestosownych żartów. Wystarczy jednak kilka chwil spędzonych z tym niewątpliwie urokliwym kosmitą, aby przekonać się, że ma on w sobie więcej cech ludzkich, niż byłby gotów to przyznać. Sprawia to, że nie da się Krypto nie lubić. Jest to bohater z innej epoki, niezważający na konwenanse i poprawność polityczną. W życiu zaś kieruje się bardzo prostymi i jasnymi zasadami. Nie da się ukryć, że to właśnie komentarze i dialogi z udziałem Krypto są ozdobą Destroy All Humans 2 Reprobed. Trzeba przy tym wyróżnić Johna Granta Albrechta, aktora, który nie tylko użycza Krypto swojego głosu, ale nadaje mu charakteru. Co ciekawe, Albrecht był głosem przebojowego kosmity również w oryginalnym Destroy All Humans 2. Chicken Kiev. What the hell was in those cans? Revelade can't do that! Krypto jest tylko kosmitą, więc i jemu zdarza się unieść, zdenerwować i być rządnym mordu psychopatą. Główna kampania Destroy All Humans 2 Reprobed jest podzielona na szereg misji rozłożonych na kilka głównych rozdziałów. Większość zadań ostatecznie będzie sprowadzać się do zabicia kogoś bądź wysadzenia czegoś w powietrze. Nie oznacza to jednak, że rozgrywka w Destroy All Humans 2 Reprobed nudzi czy jest powtarzalna. Wręcz przeciwnie. Ogromna ilość broni, modyfikacji, zdolności, gadżetów i ulepszeń sprawia, że ciągle odkrywamy nowe sposoby na eksterminację przeciwników. Do dyspozycji Krypto oddano m.in. miotacz energii elektrycznej, dezintegrator, który spala rywali na popiół, karabin wywołujący w ludziach nieposkromioną żądzę tańca, czy sondę analną. Jak to działa, chyba tłumaczyć nie muszę. Do tego dochodzą liczne zdolności i gadżety, do których Krypto ma dostęp. Kontrola umysłów? Jest. Telekineza? Jest. Możliwość przejęcia ciał? Jak najbardziej. Wszystko to sprawia, że najbardziej kreatywni gracze spędzą przy Destroy All Humans 2 Reprobed wiele godzin. W trakcie rozgrywki odblokujemy dostęp do latającego spotka. Nie tylko pozwoli on nam siać zamęt i zniszczenie na zupełnie nową skalę, ale będzie także stanowił naszą bazę wypadową. To właśnie tutaj będziemy mogli przenosić się pomiędzy lokacjami, tych jest kilka, dość mocno zróżnicowanych, ulepszać naszego Krypto czy jego arsenał. Destroy All Humans 2 Reprobed nie ogranicza się jednak jedynie do zwiększenia obrażeń danej broni czy gadżetu. Po maksymalnym ulepszeniu zyskujemy dostęp do nowych funkcji. Na przykład tarcza ochronna naszego bohatera na maksymalnym poziomie dodatkowo wybucha po wyczerpaniu, raniąc tym samym wszystkich przeciwników znajdujących się w pobliżu. Od debiutu Destroy All Humans 2 minęło już 16 lat i w tym czasie Krypto mógł się nieco zestarzeć. Na szczęście deweloperzy ze studia Black Forest Games sprawili, że nasz bohater wygląda lepiej niż kiedykolwiek przedtem. Destroy All Humans 2 Reprobed to kompleksowy remake, który może pochwalić się oprawą graficzną w niczym nie odbiegającą jakością od konkurencyjnych tytułów z tego roku. W zasadzie każdy element produkcji został zaprojektowany od nowa. Wykorzystanie silnika Unreal Engine 4 też z pewnością pomogło. Modele postaci, animacje czy efekty świetlne prezentują się naprawdę znakomicie. Imponująco wygląda również system zniszczeń, który idealnie współgra z głównym rdzeniem rozgrywki, polegającym na kreatywnej eksterminacji gatunku ludzkiego.
Jedynym aspektem oprawy wizualnej, do którego można się przyczepić, to powtarzające się modele NPC, ale podczas rozgrywki i tak nie ma czasu, aby zwracać na to uwagę. Jaki jest Destroy All Humans 2 Reprobed? Kolorowy, zabawny, świeży i dobrze wyglądający. Z całą odpowiedzialnością mogę stwierdzić, że Krypto zaliczył bardzo udany powrót. Deweloperom z Black Forest Games należą się ogromne brawa za to, że nie tylko zachowali ducha oryginału, ale i umiejętnie przenieśli go w nowe, lepsze wydanie.